No dzień dobry, witam bardzo serdecznie, jest oczywiście Oskar, witaj się w kolejnym odcinku Star na moim kanale. I cóż, ja widzę uśmiech na twojej twarzy, drogi widzu, ponieważ dzisiaj będę przetapiał hajs na całkowicie nic. A mianowicie będziemy sobie kręcili kołem fortuny i ulepszali sobie itemki na łuczniku. Dokładnie tak, ulepszamy się łucznika. Plany są dosyć mało ambitne, w sensie chcę sobie ulepszyć tak Garhill, Virhill, do tego jeszcze Obdartusy, które już czekają. No i Tangary. Cztery itemki. Reszty nie ma sensu chyba ulepszać. Tak myślę nad Pyroklastem, a niedługo i tak sobie zmieniam ten łuk. Więc tego nie będę ulepszał. Ulepszymy sobie te cztery itemy. Wszystko lecimy w rękę. No i spróbujemy tak do plus 5, plus 6 sobie to ulepszyć. Jeżeli wam się podoba taki kontencik, zostawcie kciuka, a my już przechodzimy do losowania. Tylko sobie ściszę gierkę. Dobra, wszystko ładnie się nagrywa. Musiałem się upewnić, wiecie, to jest taki stresik, jak się nagrywa takie kręcenie lub takie inne rzeczy. Bo jak to się nie nagra, to potem będzie przypał. Dobra, słuchajcie, na początku musimy sobie kupić inhibitory, bo tego nie zrobiłem. Zaczniemy może od jakichś najprostszych rzeczy, na przykład Obdartusów na 8 poziom. Tych najtańszych, tak naprawdę, bo to jest 8 poziom. Chyba, że to ma jeszcze mniejszy. To ma 7. Dobra, zaczniemy od kręcenia Tangar, ponieważ to ma najmniejszy poziom. No i będzie najmniej emocjonujący, bo platynka najmniej kosztuje, że tak powiem. Więc na 7 poziom kupujemy sobie. Znowu sobie ściszę grę, bo nie wiem, czemu ją podgłośniłem. Bierzemy sobie inhibitor topazowy. Kupimy go sobie. Nie wiem, z 5 razy chyba wziąłem, albo nawet 6 już wziąłem, dobra. No i słuchajcie, zdejmujemy buciory i próbujemy sobie to kręcić. Mam przy sobie już flaszki, więc chciałbym ulepszyć sprzęt, dobra. Słuchajcie, trzymajcie kciuki. Trzymajcie kciuki, kręcimy. Dzisiaj do wygrania swoją drogą smoczy gnat, więc napiszcie w komentarzu swój nick. Możecie sobie go zgarnąć za friko, tak o, więc czemu nie. Myślę, że całkiem fajna nagroda, smoczy gnat jest dosyć sporo warty. Jeżeli gracie magię ognia, to wam się przyda. No a my już nie przedłużamy, wkładamy sobie tutaj kryształową flaszę większej zręczności. No i wkładamy sobie inhibitor, proszę bardzo. Dobra, lecimy, numer 1 Pogchamp, mamy to, dobra, udało się na numer 1. Lecimy na numer 2. Kurde, jak ładnie wchodzi, słuchajcie, jakie duże tutaj ulepszenia wchodzą. Całkiem ładnie, już mamy dwa z ręki więcej. Lecimy numer 3. No cudownie, dobra, jeszcze raz. Gra mnie lubi, gra mnie lubi. Dobra, mamy na czwóreczkę. Póki co sobie zostawmy, będziemy się nerwowali później. Lecimy teraz, słuchajcie, sobie Obdartusy ulepszyć. To jest już poziom 8, więc będzie trochę więcej emocji. Weźmiemy sobie pyk. Aha, muszę sobie w ogóle platynę przełożyć. To na tej postaci mam platynę, na tej postaci mam platynę, dobra. Zainwestujemy w platynę. Swoją drogą kupiłem ją. Powiem wam trochę budżet na ten odcinek jest wysoki. Halo. Halo, czemu tu się platyna nie odświeżyła? Jeszcze raz. O, dobra, teraz git. Bierzemy sobie normalnie platynkę, kupujemy. Kupimy ją 5 razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i lecimy kręcić, słuchajcie, spodnie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. O, Obdartusy dajemy. No tutaj już się zaczyna stres pojawiać, słuchajcie, bo to są już trochę droższe wydatki. O, ale powinno być git. Tylko muszę znaleźć sobie kryształową flaszę zręczności. Dobra, numer 1. Ładnie, prawie mega ulepszenie, super. Bardzo dobrze idzie. Numer 2 weszło. Numer 3 weszło. Ej, no pięknie jest. Numer 4. No i nie ma numeru 4. Numer 4 nas zawiódł, wyzerowane. Numer 1. Okej. Okay. Numer 1 wszedł. Dobrze. To tak były Obdartusy, potem sobie jeszcze to poczucie wykręcę, choć na plus 3, żeby było. A póki co zajmijmy się garnkiem. Garnek, z tego co pamiętam, ma level już 10 albo 9. 9, dobra. To dziewiąteczki kupujemy w takim razie, najdroższe. Kupmy sobie, no nie wiem, style. Nie wiem nawet ile kupiłem. I chciałbym ulepszyć sprzęt, proszę bardzo. I wkładamy sobie garnek. I wkładamy sobie flaszę inhibitor. O, no nie powiem, że garnek przydałoby się fajnie ulepszyć. Zobaczymy. Numer 1. Weszło. Okej, okay. Numer 2. Weszło, ale leciutko. To jest taki znak, żeby przestać w tym momencie. Ale my lecimy dalej, bo kręcę odcinek. Numer 3. Dobra, jest ok. Numer 4. Jest pięknie. No i teraz 50 na 50, czy wejdzie na numer 5. Sprawdźmy. Weszło, leciutko, ale weszło. Dobra, 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 dobra. Czy my chcemy kręcić jeszcze raz? Zakręcę na końcu. Kurde, boję się, nie? To piątka by mi wystarczyła spokojnie tak naprawdę. Zobaczymy. Zobaczmy sobie, co my tu dalej mamy. Teraz tak, tangarki mamy na czwórkę. Myślę, że możemy sobie je podkręcić jeszcze trochę. Spróbujemy się zdenerwować na koniec. O, dajemy sobie siódemkę i dajemy sobie z rękę, dobra. 50 na 50. Siadło, dobra.
I mi piątka chyba wystarczy, czy chcę jeszcze szóstkę spróbować? Nie chcę szóstki chyba próbować, wiecie? Bo mi to spali. Dobra, mi plus 5 wystarczy. Na streamiku sobie możemy kiedyś pokręcić, jeżeli jesteście ciekawi. Zapraszam serdecznie, będziemy kręcili. A teraz jeszcze sobie musimy Wild Hill pokręcić, bo zapomniałem o tym itemku. O, jakoś mi wypadł z głowy, więc bierzemy sobie poziom 8. Gdzieś tyle. Ale tej platy leci, co? To jest masakra. Dobra, no i chciałbym ulepszyć sprzęt i kręcimy sobie teraz zbrojkę. Jedziemy. Oczywiście wzrękę, wszystko lecę wzrękę, tak mi ziomek powiedział, nie wiem czy to jest dobre. Jeżeli wiecie, jeżeli stwierdzicie na przykład, że nie powinien lecieć wzrękę, powinien lecieć, nie wiem, HP-ki albo w siłę, no to dajcie znać, nie? Jakby wiecie, ja jestem bombikiem. For fun sobie gram, więc nie jestem hardkorowym playerem. Dobra, a tymczasem Wirtkl kręcony, naprawdę nieźle idzie, już plus 2. O, fajnie, dobra, lecimy jeszcze raz. Plus 1. Plus 2. Wytrzymał. Na plus 2, no plus 2 mnie nie zadawala. Plus 2 mnie nie zadawala, ja chcę więcej. Jeszcze chociaż na plus 4 dolecieć, nie? Na plus 4 będzie git, nie potrzebuję więcej. Tylko dajcie jej plus 4, bo nie chcę na plus 2 chodzić. O, dawaj, 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 dawaj. Ja wierzę w to, że się uda. Wierzę w to, że się uda. Cyk. Dziab. Na plus 3, plus 3 też mnie zadawala. Dobra, ok, plus 3 może być. No tak średnio, ale coś w ten Wirtkl nie jest do zrobienia. O, bo mnie zaraz go spali, więc nie chcę więcej tracić. Dobra, no i słuchajcie, mamy zręczność plus 5, Wirtkl plus 3. Co my tu jeszcze mamy? Obdartusy plus 1, bo spaliło. No dobra, nie będę miał obdartusu plus 1. Jedziemy dalej. Chociaż na plus 4 wlećmy, co? Z tymi obdartusami, bo coś tak nie wyszło nam. Powinno być git. Damy radę, ja w to wierzę. Hajsu przepłacam tutaj dosyć konkretnie, ale no fajna zabawa. Jedziemy. Dobra, mamy plus 2. No i znowu plus 1. Dobra, kiedyś sobie na streamie to odkupimy. Nieważne, no nie powiedzmy, że niezbyt fajnie. Że nie mogę oczywiście założyć, muszę bić level do tego wszystkiego. No ale garnek plus 5, garnek plus 5 cieszy, nie? Tak mi się wydaje. Jest w miarę git. Mogę sobie... Czy chcę spróbować ten pirokras wykręcić? Chyba nie chcę, wiecie, mam 5-3 level. Lada moment myślę wbiję sobie level taki, żeby viral sobie ubrać. Mogę sobie ewentualnie tak iść po niszczenia i sobie tak na plus 2 go wbić. Nie wiem, zobaczymy, to jest poziom 6, czyli inhibitor kwarcowy, dosyć tani. Powinno być git. Ulepszenia. Wstępujemy do dzieła, pyk, dobra. O, wkładamy sobie flachę i wkładamy sobie to. I nie działa, bo to jest średnie, tak? O, potrzebuję średnie flaszki, dobra. No dobra, mam już średnie flasze. Spróbujmy jeszcze raz. O, dajemy kryształową flaszę i dajemy sobie normalnie inhibitor. No i na plus 2 sobie przekręćmy to. Będę trochę więcej bił. Ładnie siadło, plus 6 obrażeń. Dobra, moi drodzy, teraz jeszcze kilka słów podsumowania, jak już sobie pokręciliśmy. Gramy dalej na łuku. Czytałem bloga, dzisiaj wyszedł, albo wczoraj, jak oglądacie to w środę. No dobra, w sumie ja w środę nagrywam nawet. Czytałem bloga, wiem, że Barba ma dosyć jakieś buffy. Ma mu zamienić się atak dwuręczny i zakażenie na coś przydatnego. Z dozą takiej niepewności to tam traktuję. Może to być trochę bardzo przyszłościowy plan. Może to być na przykład plan na za 2 lata, znając tempo. Więc odpowiadając na pytania, co robię dalej, gram na łuczniku. Gram dalej na łuczniku, dosyć dobrze się tu bawię, fajna profesja. Na Barbę może wrócę, może kiedyś wrócę, jak dostaję naprawdę fajne na przykład buffki. Jakby moim warunkiem, żeby wrócić na grę barbarzyńcom byłoby to, żeby on dostał faktycznie takie coś, jak jest proponowane na forum, czyli jakieś tąpnięcie, jakiś atak obszarowy, który pozwoliłby mu na przykład szybciej czyścić instancję. Może to być nawet słabsze od Maga Ognia. Wystarczy, że nie wiem, wiecie, idę sobie przez zamek, nie, i mnie czwórka rycerzy atakuje i chcę sobie ich szybko pozbyć się. A nie bić po 4000 jednego, ale na 20% szansę trafienie, bo to jest generalnie strasznie słabe. Że to ma taką mechanikę, że wiecie, że niby bije bardzo dużo, ale muszę jeszcze trafić, co jest dosyć rzadko się zdarza, że trafiam. Więc póki co do Barby nie za bardzo mi się chce wracać, chyba że takie buffy wejdą. Gramy dalej na łuczniku. Jakby ja ostatnio przyznam się wam, że mam bardzo mało czasu. Jeszcze wam mówiłem na streamie, że teraz będzie dużo czasu. Znowu wydaje mi się, że mam teraz dużo czasu i będę dużo was streamował i nagrywał. Ale no wychodzi w praniu to, że ciągle gdzieś jeżdżę i nie mam je w chacie, co jest w ogóle ciekawe całkiem, mam wakacje. Więc będę ten level wbijał szybciej, wiem, że póki co mi dosyć wolno idzie. Jak przysiądę sobie do taerna, to jeden level wbijam tak o, nie? Tylko muszę po prostu znajdować czas. No ale dobra, ogarniemy, myślę, że ogarniemy. Może jakieś niedługo będą podwójne tygodnie z Zetem czy coś. To byłoby naprawdę fajnie.
A ja póki co żegnam się z wami. Zapraszam was serdecznie jeszcze na Discorda, ponieważ Discord jest odnowiony, jest reworkowany. Teraz już nie jest Elby Familia, tylko Karczma Oskara, więc całkiem ciekawa nazwa. No i zapraszam was w sobotę na materiał, w piątek na materiał, który będzie naprawdę ciekawy. Ale to zobaczycie w piątek, wyczekujcie materiału na Instagramie, będziecie mieli spoilery. Elo!